Witam Was tutaj, cześć, witamy znowu. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cisco Nines PlayStation Industries i tak właściwie to Park Life ostatnio się tym bardziej zajmujemy. Ale tak, tu mamy oczywiście nasz piękny rzucik naszego miasta, jak wygląda tutaj. Tu mamy naszą ropę i tego typu rzeczy. Nie, nawet nie ropa, tam jakaś ruda bardziej. Wyjdźmy sobie z tego podglądu i tak, dzisiaj się zajmiemy czym? Rozbudową tego wszystkiego naszego całego popytu, czyli przemysłem. Tak, dziś się zajmiemy trochę nowym przemysłem. Pomijając to, że jak możecie się domyślać, na stówę co może Avizona już teraz odczuwać? To, że chcę pójść spać, bo późno nagrywam odcinek. Ale ogólnie chciałbym się trochę pobawić Industries, bo bardzo się tym dawno już nie bawiłem. Niekoniecznie dzisiaj, ale w kolejnych odcinkach chętnie bym się pobawił, żeby trochę wrócić do tego, bo to tak jest bardzo fajny ten dodatek, a ja tutaj z niego mało korzystam tak właściwie ostatnio, więc tym się dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale ogólnie będziemy teraz w najbliższym czasie zajmować. Tak, tutaj sobie trochę wyrównajemy to. Bym chciał tutaj postawić sobie te nasze pola uprawne kolejne, czekaj, nie, to nie tutaj. Trochę mi się laguje, nie wiem jak wy tam macie z podglądem. Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle. Ale ja mam lekkie lagi, ze względów na to, że no nie wiem, może nagrywam, a CityScan jest na moim komputerze, nie jest do końca preferowane. No ale chodzi, nagrywam, jesteście szczęśliwi swojego, bardzo lubicie tę serię. Zresztą domyślam się, że część z was była trochę smutna z tego, że się nie pojawiło nic, że się nie pojawiła tydzień temu i niestety po prostu nie udało mi się tutaj jej zrobić, wydobić się i takie tam różne rzeczy mogłem wam wymyślać, ale nie jestem w tym dobry, więc nie będę więcej tutaj wam już tych moich głupot wymyślać. O! Nasz ten, czekajcie, czy to jest... Tak, to jest ten nasz patk. To jest ten nasz patk, którego jeszcze macie nazwę, możecie napisać dla niego. To jest ten nasz park rozrywki, z tego co mi się powiem, wydaje. Pociąg świnka i widujące filiżanki. Możemy teraz od kolejnego poziomu, no a tym się za chwilę zajmiemy. Właśnie takimi rzeczami dzisiaj będziemy się ogólnie zajmować, takimi... No... Takimi właściwie niczym, a jednak czymś. No... Nawet tak... I to tak właściwie będzie tyle. I tutaj sobie jeszcze postawimy coś takiego. I miejsce do waszego nocnego. Świetnie. Dawaj. Tu jest taki wolny pas. Nie mam tego pojęcia, jak go wykorzystamy kiedyś. Ale tak jak mówiłem, przejdźmy sobie do tego parku. Dzisiaj ogólnie te paroma patkami mi się dzisiaj pozajmował i przemysłem nową dzielnicą przemysłową. Czekajcie, tak. Tu jest nasz patk. Ja go ogólnie trochę przebudowałem tam po ostatnim odcinku. Może jak ktoś pamięta jeszcze, co się tam działo w ostatnim odcinku, bo ja tak średnio. Przyspieszmy sobie czas, o ile on to cokolwiek zmieni, bo wszyscy wiemy, co się dzieje, jak się za długo gra w City Skylines. Po prostu czas się urywa. Z tego mam nowy pomysł. Sądzę, że wam się spodobał, na wersji PC. Projekt Warszawa. A mianowicie byśmy budowali Warszawę. Warszawę taką tam dosyć dokładną, w różnych ciekawych rzeczach. I sądzę, że to byłoby całkiem ciekawe. Tak, tutaj bardzo dużo różnych naszych kamieni i w ogóle wszystkiego tutaj pododawałem. Co będzie nam ciekawe, jak tam ludzie przychodzą. Tak, bo musimy ogólnie trochę obniżyć jeszcze tutaj. Będzie może więcej, bo jesteśmy na minusie oczywiście z zyskami z parków. Żeby zarabiać na parkach, to nie jest takie łatwe. Trzeba mieć naprawdę bardzo wszystko odjechane, że tak powiem. No ma. Park rozrywki i tak, dostaliśmy jakieś tam nowe te zabawki. Z tego co mi się wydaje, o dokładnie. Pociąg świnka i... Widujące filiżanki. Widujące filiżanki są dosyć małe. Jakbym miał być szczery, gdzie bym je wstawił, to bym je wstawił gdzieś tutaj, do tej całej kolekcji. Ale tutaj jest już... Że tak powiem, trochę wszystko skończone. Chociaż tu się zmieści, dobra, to tak, tutaj sobie rzucimy jeszcze jeden. Tak, tu też jest taka trochę inna jeszcze nowa sekcja. Ale ten pociąg, to bym sobie zrobił tutaj taką nową odnogę. Poczekaj, tutaj. O, no dokładnie, czekaj. Tutaj jest taki jeden. Tutaj, nie, czekaj, tutaj byśmy sobie zrobili jeszcze jakąś przerwą. Tutaj jest toaleta, nie. Sklep za pamiątkami i kawiarnia jest trochę większa, dokładnie, tak jak myślałem. To sobie zrobimy. Okej. Tak, bo chciałbym, żeby tutaj coś trochę więcej działo niż tak jak to jest teraz. O, dokładnie. Okej, nie, tu sobie postawimy taki jeden. Dalej, tu będą z dwie kawiarenki. O, dokładnie, jedna, druga.
takie tutaj właśnie tam w tych różnych miejscach. Tu sobie zostawimy miejsce na jakąś jeszcze kolejną rzecz, więc póki co tutaj sobie poczekajcie. Nie, to tak nie możemy, to ten drugi trzeba postawić. O, dokładnie. Postawimy sobie ten drugi. I tutaj naprzeciwko was postawimy sobie karuzelę. Albo jakiś ten plac może w sumie. O, bo on jest trochę większy. Tak, to czemu by nie? Proszę bardzo. Macie tutaj jeszcze z plac. I tu obok będzie karuzela. O, dokładnie. Tu się będziecie mogli kręcić. Tak, w ten sposób. I tutaj jest ta nowa nasze filiżanki, czy coś takiego. To filiżanki sobie tutaj postawimy obok, jakby nam tutaj weszło. Wejdzie, bo widziałem, że wchodzi. O, dokładnie, wchodzi. I teraz sobie zróbmy tutaj jeszcze ścieżkę, dokładnie. Zwykłą ścieżkę, nie będę tutaj dużo kręcić przecież. Okej, dobra, no i oczywiście linie pomocnicze się jak łączyły, tak łączyły. I trzeba je oczywiście wyłączyć. I tu w taki prosty sposób sobie to podłączyliśmy. Tu będzie póki takie magiczne przejście pod spodem. A nie, że będziecie z niego korzystać. I tu, poczekaj, są ścieżki. Tak, w ogóle nie mam jeszcze żadnych autobusów turystycznych. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Ale póki co, po prostu damy wam tutaj takie dojście. O, proszę bardzo, na pewno będziecie przeszczęśliwi, że macie coś takiego. Ciekawe, tutaj są tunele póki co. Bo ten park ma tutaj być tylko w takim miejscu i później on ma się gdzieś tam ciągnąć dalej, więc tak. Dobra, tak, sądzę, że na razie z tym parkiem to jest dobrze. Tym się zajmę może pomiędzy odcinkami albo nie wiem kiedy. Nie mam tego pojęcia, jakie tutaj będzie z tymi odcinkami. Ogólnie z Industries będzie się więcej odcinków pojawiać, jak będę mieć więcej czasu, a że mam ostatnio... No, wszyscy wiemy jak czasu. I komputer jest też trochę przymulony. Znaczy, wiadomo dlaczego, musimy po prostu wcisnąć magiczny przycisk Wi-Fi off i by od razu poszło do przodu, ale nie będę tego na razie robić. Dobra, tak, dalej, handel. Handel, bo tak, bo tutaj sobie... Ogólnie tutaj jeszcze pomiędzy odcinkami postawiłem budynek utrzymania parku. I tu mamy ten jeszcze bulwar, ale bulwarami dzisiaj kompletnie nie chcę się zajmować. Tym się możemy zająć w kolejnym odcinku, one tutaj są kompletnie, bo chciałem się przemysłem, tak jak mówiłem, jeszcze jakimś zająć. I tak, tutaj te nasze bambaje te już nie jechały dalej. I one będą tutaj sobie właśnie tak skręcać i tu dojeżdżać. Chociaż teoretycznie powinny tutaj teraz zacząć skręcać w drugą stronę. Poczekaj, spróbujmy. Włączmy G. Okej, dobra, nie. Są trochę przydaleko. Trzeba byłoby zrobić to w ten sposób. Czyli raz, dwa i dotąd. Dobra. I stąd zrobić zakręci. Może teraz by wyszło. O, i teraz rzeczywiście wejdzie. Dobra, to może to jest pomysł rzeczywiście. Aby podrobić tu takie bardziej inne zakrętasy. Takie zakrętasy, których ja zazwyczaj nigdy nie robię. Czemu w sumie, od czego jest YouTube, żeby zaczynać coś nowego. I tu będzie nasz handel, tylko tak, my z tego co pamiętam nie mam tutaj podziału na rozrywkę i tak dalej, bo nie mam tych dodatków wykupionych, oczywiście, że nie mam, świetnie. I tak, tutaj jest nasz obszar parkowy, to my tutaj sobie go przeciągniemy dokładnie dalej. I tu może rzeczywiście ten park się trochę jeszcze powiększy, ale niekoniecznie dużo, bo nie chcę też, żeby... On już jest i tak dosyć duży ten park, a nie chcę też, żeby on był jakiś ogromny, chociaż już jest dosyć ogromny. Dobra, no i tak, tutaj się to będzie dalej budować. Ten bambaj tutaj zaraz puścimy sobie, żeby jechał dalej oczywiście, żeby nie było. Dobra, tutaj. Oni będą jeszcze przeszczęśliwi, jak ten park tutaj, te bulwary im dalej pobudujemy. Ale póki co, cieszcie się z tego, co wy tutaj teraz ludzie będziecie mieli. I tu ten bambaj póki co dojeżdża, poczekaj, przejdźmy sobie do bambaju. I tu sobie nie zawracać. Tak, bo na razie nie mam pomysłu tutaj zbytnio na tyle, jak co tutaj zrobić i tak dalej. A chcę, żeby oni tu mieli jakąś już komunikację, więc po prostu nie ma prostszego sposobu niż puścić im tu po prostu bambaj jakiś prosty. Bambaj będzie się zawracać oczywiście. Tak, tu jeżdżą dwie linie słynnego czego. Zapomniałem o tym. Fajnie. To jest akurat całkiem fajnie, że tutaj jeżdżą już dwie linie. Nie, czekaj. Tu sobie zrobimy przystanek. Tutaj. Tutaj. I tutaj, to jest krótka linia, tak? Żeby nie było, to jest bardzo krótka linia, bo w końcu co tutaj dużo oczekiwać od tego. Dobra, wy mam nadzieję, że będziecie tutaj powoli dobijać do kolejnego. Rozrywka do kolejnego poziomu jest high, very high. Reszta będzie dobrze. Mamy dosyć dużo przepisów, może to nam trochę ciągnie. Może... Czekaj, recykling. Recykling może weźmy. I jeszcze więcej zabawy może być, bawimy się...
Może to usuńmy. Może będziemy rzeczywiście mniej tracić na tym parku, bo i tak dosyć dużo już na nim tracimy, a nie chcę czegoś strasznie na nim tutaj iść w dół. No a tak, jak widzicie, to jest Industry, więc trochę przemysłu widzimy. Wejdźmy sobie w mapkę naszego... No właśnie. Tu mamy ropę. Tak, tu tą ropę oczywiście wykorzystujemy, ale to nie... To jest akurat mniej ważne. I tak, tu jak widzicie jest duży ten zjazd ropy. Tu jest trochę rudy. Tu jest ten nasz mega farming, który robimy sobie. Tu jest jakiś farming. Dobra, nieważne. Jest dziwne. Ale drugim dużym jest miejscem, to jest to tutaj ropa. To jest właśnie dosyć duże zagłębie. Ale dzisiaj chciałbym się zająć czymś innym. Bo tak, mamy tam autostradę tutaj już pociągniętą. To jest dosyć dobrym pomysłem. Stąd nie wiem, czy pamiętacie, ma jeszcze jechać autostrada tutaj do tamtosta. To możemy sobie teraz wyciągnąć może. Natomiast naszą dzisiejszą część zajmiemy się tym tutaj. To jest dosyć daleko odsunięte od nas. Tak, tutaj są swoje lasy przygotowane pod wiadomo co. O, tu jest jeszcze jakaś ropa. I tutaj się dziś zajmiemy właśnie wydobywaniem takich rzeczy. No tak, bo mam jeszcze tutaj pomysł to. Ewentualnie to, ale dobra, zobaczmy sobie ukształtowanie terenu. Tu jest taka lekka górka niby czy coś. Tak. Ale może nie będziemy się już kręcić tutaj z górką, po prostu pójdziemy sobie tutaj. Może to jest pomysł. Może to jest pomysł. W sumie czemu by nie. Ale zanim... nie, najpierw zróbmy przemysł, będziemy wtedy mieli od razu zyski, tak? To tak, zróbmy sobie przemysł. Dzielnicę. To jest ten większy pędzel, daj mi tutaj. Tak, na tych wysepkach będziemy sobie tutaj też kręcić oczywiście. Proszę bardzo, dawno już nie robiliśmy Industries w Industries, więc czemu by nie. Tutaj będzie może jakaś inna dzielnica w sumie. Okay. No tak, bo tutaj trochę jest jeszcze tych innych rzeczy, więc... Nie, tutaj aż tak dużo tego nie będziemy robić. Tam. Tutaj dotąd i tam może po prostu będzie jeszcze jakaś inna poddzielnica, podczepimy sobie czy coś. Proszę bardzo. Tutaj mamy naszą magiczną dzielnię. Świetnie. I teraz do tej dzielnicy doprowadzimy tą autostradę. Tak, żeby to jakoś tam dojeżdżało. Poczekaj, to jest, to jest ta mapa przemysłu. Nie mogę się tego doczekać, aż się to pojawi w końcu, no wiecie, zresztą wie, gdzie. Jak się to pojawi na PS4, to będzie wtedy rzeczywiście fajnie. Dobra. I tu mamy taki piękny obszar. I tu póki co sobie zrobię po prostu zjazd na taką większą drogę. Znaczy, bo co tu innego zrobić. No i teraz tak, wyjdźmy sobie z tej mapki, bo już ona nam trochę zbędniejsza. Nie, tak, zrób większy odjazd. O, dokładnie. Oczywiście, jak słyszycie, nie. To nie jest to. To jest Country Road Radio. Natomiast teraz sobie posłuchajmy trochę Synthetic, bo w końcu przechodzimy na Synthetic, tak. Ja sobie trochę podgłośnie. Na was jest cały czas tam tak sama ta muzyka, bym nie kręcił, bo pokręciłbym już, żebyście jeszcze mnie nie słyszeli czy coś. Abyśmy przecież tego nie chcieli. Nie wiem, czy to się dobrze skrzyżowania. Nie dałem się dawać. Świetnie. Dobra, no i tu sobie póki co postawmy nasz budynek startowy dla naszej tutaj dzielnicy. Mówię oczywiście o budynek główny przemysłu wydobywczego. Możecie pisać w komentarzach nazwę dla tej naszej nowej dzielnicy tutaj. Ona jest daleko od miasta, ale mniejsza z tym. I tu jeszcze z takich rzeczy właśnie na wjeździe to będzie stacja kolejki pasażerskiej. Bo jakiś transport oni tutaj muszą mieć. Coś tu musi dojechać w końcu. Gości nasi ludzie. I tak, najbliższe tory są daleko, co nie? Dobra, ale jakoś trzeba tutaj pociągnąć je, więc już pociągnijmy. Jak już zaczynamy robić, to już to zróbmy. Tu będzie zjeżdżać w dół. Poczekaj. Kiedy wyłącz, będzie prościej. Dokładnie. Poczekaj, tu przejedziesz na drugą stronę. Okay, włącz G i wyjdź na górę. Dobra, zejdź w dół, wyłącz G. Świetnie. I stąd tutaj piękny zakręcik, dokładnie. I stąd tu będzie po prostu piękny zakręcik. I tak, tutaj widzę z tego co widzę. Bo ja ogólnie z pociągów tutaj nie korzystam, jak możecie się domyśleć, co nie? Nie wiem, nie mam tego pojęcia zupełnie czemu. Ale póki co, chociaż... Nie, to nie ta stacja. Ale póki co, chociaż żeby to w końcu jakkolwiek działało, to może była ta stacja nawet. Nie, ona była inna.
to musimy postawić tutaj cokolwiek, aby to działało. Dobra, postawiliśmy tą stację, powinny działać. No i teraz tak. Te pociągi jadą tutaj, tych też nie. I tu już jest korek, dobra, to mi się nie podoba. Natomiast tu jedzie jeszcze drugi tor. I na nim nie widzę korków. I nim teoretycznie to byłby dosyć prosty dojazd. Dobra. Dobra, to jest nasza droga. Z tego, że my przejdziemy sobie trochę inną drogą, aby było nam tutaj prościej. No tak, nasze tory będą jechać, poczekaj, przejdźmy do torów. Wiem, że to powinienem raczej robić później, ale zacznijmy sobie od tego, bo w końcu Avizonasz nagrywa, więc to jest Avizonasz, tak? Poczekaj, nie. Nie będziemy być tutaj takie pohodowane, to nie jest hula kula jakieś czy coś, to jest tory kolejowe. To jest profesjonalna rzecz. Dobra. Stąd tutaj do góry. Poczekaj, zróbmy sobie stąd może już rzeczywiście prosto. Poczekaj, nie. Tutaj, okej, okay. Czekaj, to on ustaw. Okej, okay. I widzę w czym jest twój problem. Że jak schodzimy w dół tutaj, to już nie chcesz robić takiego fajnego mostku. No trudno, takie życie. Dobra, dotąd dojedziesz. Piękny mostek, naprawdę, całkiem zacznie mi się on uda. Tutaj te kameczki bym zostawił bardzo chętnie. W skrócie będziemy tutaj skręcać. I stąd już będziemy robić prosty dojazd. Okrągłą trasą oczywiście dotąd. Nie, tutaj sobie dojedziemy dotąd. O, dobra, całkiem nie, tu jest bardzo dużo drzew poprzewracanych, też ciekawe. Łączy mi tu G. Ładnie, świetnie. I tu sobie spokojny zjazd robimy. Dobra. To powinno nam całkiem dobrze zacząć działać. I tu od naszego dworca. O, mogę wybrać w końcu, fajnie. Nie, stąd, tak? Bo to jest ten tor. Znaczy na razie nie ma jeszcze znaczenia, ale tak czy siak. Będziesz jechać sobie tu i z powrotem. O, tutaj ci się ludzie cieszą. Póki co ten pociąg jedzie donikąd. Ale jak w końcu zacznie już to działać, to będą wszyscy przeszczęśliwi. Dobra, to tak. Ciebie wyłączymy z pociągów zewnętrznych. No i przejdźmy do rzeczy najważniejszych, czyli do budowy tak właściwie. Tak, tutaj będzie się dużo działo. Ta droga sobie tutaj zaraz skręci. Ona nie będzie oczywiście, ona tutaj nie będzie z drzewkami. To był dobry pomysł na początek. Dotąd dojedziesz tu. I później tu będziesz jechać sobie tego wzdłuż przemysłu, poczekaj, pokaż mi jak ta dzielnica wygląda. O, ciągniesz się aż dotąd, więc dotąd dojedziesz. Tak, to tak wygląda mniej więcej. No mniej więcej. I odtąd z kolei będzie jeszcze druga droga, która będzie jechać już tutaj. O, dokładnie tutaj. I ponieważ tutaj jest bardzo dużo złóż, jak widzimy, jest dosyć dużo, to będzie już jechać sobie tutaj tą górą. Tak, żeby drogi przejeżdżały. I tutaj będziesz jechać. Nie, czekaj, coś jest nie tak. Stąd już jedziesz w górze. O, dokładnie. I tu powoli będziesz zjeżdżać w dół. I na tej wyspie. A, tą wyspę rzeczywiście możesz ominąć, ale tutaj później musisz zjechać już trochę w dół. No nawet dotąd. Nie, może nie do tej wyspy. Do jakiejś trochę większej. O, dokładnie. No, to jest na razie mój taki plan. Proszę bardzo, wyłączmy tutaj skrzyżowanie, bo się na pewno zbiło. A wszyscy wiemy, jak ja reaguję na skrzyżowania. No, raczej nie najlepiej. No, przejdźmy do już budowy naszego tutaj jako takiego przemysłu. Czyli do jakiejś porządnego wydobywania. Poczekaj, może jeszcze najpierw zanim to. Jakieś miejsca składu. To jest chyba największe z tego co pamiętam. A nie, to. Czekajcie, zapisywanie jeszcze tego nie zrobię. To jest pojemność 50 tysięcy. To jest pojemność 60 tysięcy. No, to jest największe. To tutaj sobie to postawimy. I proszę bardzo, zaczniemy sobie wydobywanie. Wydobywanie może na razie podziemne. Tam gdzie jest mniej tego, to będzie podziemne, a tam gdzie będzie tego więcej. A, no, nie. Tutaj akurat nie wchodzi. To musimy tylko postawić takie. Coś tu nie chce nic wejść. Coś tu jest nie tak. Daj tu zwykłą drogę. Gruntową w sensie. No, czy mamy? Mamy tę drogę.
Dobra, to nie, to sobie zrobimy tak temu przemysłowi jeszcze. Bo czemu by nie tak właściwie? Proszę bardzo. Tu będziesz jechać i tu będziesz skręcać, dobra? To zrobione i teraz tak. Tu wydobywanko. Tu wydobywanko. Zbyt stronę zboczę, ja nie mogę. Tu najbliżej jak się da. Tamtego poprzedniego. I czy gdzieś tutaj jeszcze jest? Nie, tutaj właściwie jest tyle. Tutaj się nigdzie nie zmieści, to ja wiem. Tu będą albo te mniejsze. Okay. Ty tutaj wejdziesz. Wejdziesz, mówię ci, że wejdziesz. To jest. O, o, o. Dobra, ty tu będziesz z kolei ty. Natomiast tutaj będą albo te małe. No bo jakieś tutaj muszą być, tak? O, dokładnie. Albo jakieś jeszcze inne. Dobra. I ty tutaj. I te wodne będziemy powoli sobie tutaj też instalować. Ale tego na razie jeszcze nie. Dobra. Dalej, baraki. Baraki to tutaj będą sobie zrobimy taką większą dzielnicę. Od właśnie tutaj naszego dworca. Aby oni mogli się tutaj wszyscy osiedlać. I później wyjeżdżać tutaj na miasto, tak? Żeby nie było. Więc do naszych tutaj baraków będzie droga stąd. Będzie jechać. Teraz im tu podciągniemy prąd oczywiście, żeby nie było. W sumie możemy od tego zacząć. Tak, prąd najprościej podciągnąć stąd, ale będziemy teraz robić nową techniką. Czyli... Ej, włączy się to czy nie? Nie, włączyłem. Niby wyłączone linie pomocnicze, ale... A, są osobne linie pomocnicze teraz. No dobra, no to trudno. To lecisz sobie stąd... dotąd. Później stąd tu... Okej, okay, dobra, poczekaj. Stąd tu. Później tu na dół. I tutaj będziesz iść znowu dotąd. Do tego miejsca. Nie, okej, okay, czekaj, wybórz. Tutaj musisz trochę bliżej podejść. Raz, dobra. Dotąd. I później stąd znowu w dół. Dobra. I stąd, poczekaj. Będzie trzeba przykręcać trochę. Więc wyłącz kątowe ograniczenia. I będę sobie po prostu tutaj skręcać. I w ten sposób dojedziemy sobie do naszej tutaj, naszej organizacji, w sensie miasta. A dzięki takiemu zastosowaniu tej drogi, nie będzie można jej w ogóle rozbudować, będziemy mogli później prościej do różnych innych miejsc zrobić podłączenia. Życie wzięte. Życie wzięte, jak to tak stosuje czasami. Rzadko bardzo, ale czasami. Dobra, no i tu jest to ogólnie podciągnięte. Tak, wy tu nie macie jeszcze wszystkie podłączenia, co prawda, ale tym się za chwilę zajmę, to już nie moja działka aktualnie. A nie, lekaj, tutaj jeszcze trzeba podciągnąć. Dobra, to akurat mogę wam już zrobić. I teraz tak, stąd bierzemy sobie wodę. Tak samo jak to było. Będzie szło pod tymi drogami. Lekaj, włącz mi te linie pomocnicze jednak. Się przydały mimo wszystko. Znaczy, akurat to tak. Dobra, no i tutaj to już sobie zróbmy skrócik do tego, do podłączenia. I tutaj, jakby coś się rozwaliło, tak? I tutaj, proszę bardzo. Macie podłączenie. No teraz tak, tutaj oczywiście trzeba zrobić całą masę tych wszystkich połączeń wodnych. No póki co wszystko załatwiliśmy jednym ruchem, ale to tak nie będzie później pięknie działać, wyglądać. Dobra. No teraz tak, to działa. I baraki jeden. Tu będzie przerwa na przejście dla pieszych. No w sumie tutaj też możemy zostawić, czemu by nie? Jeszcze zróbmy z tego park. Nie, parków tu nie będę na razie inwestować. Póki co. Zróbmy tutaj jakąś ładną ścieżkę. No, czemu by nie? Jest trochę większy, ale będzie ładnie wyglądać. No nie wiem, czy to się tak podłączy? O, podłączył się, świetnie. Macie podłączenie, więc w teorii będą mogli jakoś tutaj podłączać. Ej, my tu puściliśmy tą linię w końcu, czy nie? Okej, czekaj, coś jest nie tak. Przecież puściłem tu ewidentnie linię. Dobra, jest stop. I z powrotem. No. Chyba coś nie pykło z tą linią.
Jest ta linia w końcu, czy nie ma, kurde? Nie, no jest. Dobra, no to za chwilę powinniśmy zobaczyć, czy jest pociąg, proszę bardzo. Szczegóły co do linii, zmienimy kolorki. No, to jest taki przemysły, dobra, proszę bardzo. Na razie zero, no bo nie wiedzą, że tutaj jest miejsce dla nich pracy, ale z czasem na pewno się zorientują, że to jest biznes. Że to jest biznes. No, dobra. To powoli się zaczyna się rozjeżdżać, świetnie. I zanim to i owo będziemy kręcić tam dalej, to zajmijmy się tutaj naszą dzielnicą mieszkalną, bo oczywiście trzeba się wszystkim po kolei zajmować. Mam 25 odcinkę, minutę odcinka, to znaczy, że za chwilę będę mógł pójść spać. W skrócie, będę kończyć odcinek, czyli będę mógł pójść spać. Jak ja nie mogę. Ja nie wiem, czy możecie mi napisać w komentarzu, czy znacie jakichś podobnych youtuberów, którzy... takich mniejszych, co nie? Którzy tak nagrywają odcinki, że będę mógł pójść spać. Jak za chwilę nagram odcinek. Dobra, tu sobie zrobimy dojście. I póki co tutaj damy sobie wszędzie ludzi. Tak, bo co ja tutaj będę wam oszczędzać. Budujcie się gdzie chcecie. Macie bambaje, macie, więc się budujcie. Nie robię tutaj też ich tym z Green City, z budynków, bo jakoś na industrii mnie to bardzo nie powala. Ale jakby coś mogą, macie, możecie, korzystać. Dobra. Ja już sobie przypomniałem, czemu ja nie chciałem nigdy robić projektu Warszawa tutaj zbytnio, ponieważ nie ma budynku zbytnio z Warszawy. Bym musiał kręcić tymi wszystkimi, ale czemu by nie może. Może czemu by nie. Byłoby może nawet całkiem ciekawie by to wyglądało. Dobra. Tutaj się budujecie, jakiś szpital, klinika czy coś. Może wam postawić tutaj może w sumie siłownię. Czemu by nie nawet. Proszę bardzo, macie siłownię. Tam się... hala sportowa. Może się wam nawet przydać. O, tu jest jakieś wolne jeszcze miejsce na naszego podmingu, to poczekajcie. Akurat już tutaj to bym chciał wszędzie pozajmować te miejsca, tak jak można. No, ale może nie można. Nie, no na pewno. To chwilowe. Jakieś przebłyski ich. Że niby nie, ale tak. Okej, czekaj. Okej, o, może teraz. Ja nie mogę, co ty chcesz ode mnie, żebym tutaj wyrównał aż tak do końca ten teren, czy co? Znaczy... Czy no tutaj rzeczywiście jest taki lekki zjazd, ale mam nadzieję, że ci nie o to chodzi. No chyba o to chodzi. Okej, dobra, no to w takim wypadku możemy to zmienić ze szklarni na cokolwiek innego. I teraz nie będziesz mieć problemu. Tak? No, świetnie. Dobra. Tutaj jest jakiś mały, okej, dobra. To mały możemy przesunąć tutaj. Ja teraz pomyślałem, że tutaj można to... Ja nie mogę, znowu przestawiłem. Przestawiłem o jeden, jak ja bardzo nie lubię, jak to zrobiłem. I jeszcze nie chcę się wyłączyć. Na, przenieś to. Przenieś, mówię. Przenieś, czekaj. To jest. Aha, nie można jeszcze przenieść normalnie po ludzku. Dobra, i stąd przenieść tutaj. No, dobra. Przeniesione, przeniesione. Wracając do meritum. Czyli mamy jeszcze oczywiście tutaj jedzonko. I jedzonko nam tu idealnie wchodzi. O, dobra, to nie, to ty wypadł. Poczekaj. Poczekaj, bo ja tutaj nie potrafię obsługiwać się myszką, więc takie tutaj triki wychodzą. Daj tutaj, tutaj i tutaj, na środku drogę. Gruntową, bo już bez przesady, no. W takim miejscu to już wam gruntowa może powinna wystarczyć nawet. Nawet może nie. Nawet może nie może. I tutaj. I w teorii powinno mi to tutaj to wejść. Wtedy tylko w teorii. Co trochę utrudnia mi sytuację, jeżeli nie mogę tego postawić w praktyce, bo tak bym miał tego znacznie więcej. Ale dobra. Przesuniemy to sobie trochę w boczek. I powinno i tak tutaj całkiem dobrze działać. Tak, oni tutaj marudzą na cały czas na coś. Nie pamiętam tego nie o co. Ale marudzą. No, czy tutaj mi cokolwiek by weszło? Nie, bo z tych budynków tutaj bym nic nie chciał wstawiać dalej. Może by mi weszło. To wejdzie, świetnie. To proszę bardzo, macie tutaj jeszcze po takim budyneczku. Nie wiem po co wam tutaj, bo on już tutaj daje nam 180% lepiej jest niż było, ale zawsze coś takiego. Tak, swoją nogą ty tutaj działasz całkiem zacnie.
Więc ciebie trochę przesuniemy tutaj. Natomiast tutaj damy sobie coś innego. A mianowicie coś takiego. Zresztą chodź. Bo czemu by nie? Dobra, no i tutaj ogólnie całkiem nieźle, coraz lepiej te pola uprawne nam wyglądają, naprawdę. I tak, mamy tam autostradę, to za chwilę tym się zajmiemy. Jak tam wy tutaj sobie radzicie? Tak więc kliknijmy sobie na przemysł. Produkcja rudy na razie jest 0 ton. Czyli na razie jeszcze tak zbytnio to tak nie ruszyło. No tak, bo ty nie masz prądu. Znaczy, podciągniemy go. I to tyle? Tylko tyle? To jest jedyne wasze wytłumaczenie, czemu to tak nie działa jeszcze pełną parą? Tak, z pewnego tutaj powinna być jeszcze jedna droga odchodzić. Nawet może być ta przemysłowa, czemu by nie. Ona jest trochę wolniejsza, ale... Ale czemu nie? Będzie już tak właściwie. Tu musi skręcać i tu będą nasze miejsca przetwórcze. Bo musimy też przecież gdzieś to przetwarzać, te wszystkie surowce. No, i nie mamy tutaj magiczne coś takiego jak... piec obrotowy. No dokładnie, on jest trochę większy budynkiem. Dokładnie. I on nam daje metale, ale jest jeszcze coś takiego jak szkło. I to też byłoby fajnie, jakby tutaj gdzieś się wcisnęło. Na szkło to ja mam tutaj... Na szkło to mam tutaj ładny, prosty sposób. Okej, okay. No dokładnie. Tu ten budynek sobie spokojnie wejdzie. Natomiast tak, kończy się nam tutaj dzielnica, więc musimy ją sobie trochę powiększyć, dokładnie. Też bardzo powiększone, zrobione. Dziękuję bardzo. I tutaj będzie coś takiego. Nie macie wody? Wodę zaraz wyciągniemy. Proszę bardzo, macie, cieszcie się. Tak, na pewno się zrobiły pewnie tutaj skrzyżowania. Okej, okay, tutaj wyłączyłem już pewnie. Tutaj nie ma i tutaj pewnie też jest. Dobra. No dobra, powoli tutaj się będziecie budować, tak? Nie wiem, jak tutaj jeszcze ludzie korzystają z tego, no właśnie. No właśnie, tak jak myślałem. Jest na razie jeszcze kiepsko. Ale tutaj jak będziecie już tutaj w naszych barakach działać, no to będzie też trochę lepiej. Na pewno. Ruda powoli się będzie wytwarzać. Ogólnie jak tutaj jest z tym, zrównoważone teoretycznie, więc powinno być teoretycznie dobrze. Dobra, przejdźmy do tej autostrady, bo ona im trochę może ułatwi tutaj sytuację. Dlaczego tutaj przemysł tak właściwie. Nasza tutaj ta autostrada będzie sobie skręcać tutaj dosyć ostro. Czemu? Ponieważ taki mam pomysł. Nie mam odpowiedzi czemu. Bo nie mam czemu. Stąd. Tutaj. Czekaj. Tutaj sobie skręcimy. No nie wiem. Nie no, tutaj nie róbmy też jakichś tam nie wiadomo fików, mików czy coś. Proszę bardzo. Prosta droga. I stąd będzie z kolei do góry. Będzie podjazd dokładnie. Jeden tu, drugi tu. Prosty most. Prosty most. Dobra, tu zrobione. Tutaj drugi prosty most. O, całkiem ładnie to wygląda. Aha, już to się przestawiło. Ja nie mogę, to się przestawia tylko i wyłącznie kiedy może. Dobra, ale akurat całkiem nieźle to wygląda. Całkiem zacnie to wygląda, więc nie jest aż tak źle. I stąd, poczekaj. Tu sobie po prostu zrobimy taki prosty dojazd do... Okej. Tak, to chyba będzie stąd iść. Dobra. Proszę bardzo, dobra, tak. Teraz tak, wywal tutaj te tory, bo to jest akurat pewne. Tak samo tutaj wywal to. Bo to też jest pewne. Jeszcze możesz sobie wywalić. I jeszcze. I tu sobie zrobimy węzeł, ale od razu koniczynę. Czemu od razu koniczynę, nie takie zwykłe? Ponieważ wszyscy wiemy, że tutaj będzie się dużo więcej działo. Więc od razu idziemy na bogato. I to powinno też nie wyglądać w ten sposób. Słuchaj, my tu jeszcze w tym mieście będziemy mieć obwodnicę, więc... I tak na razie na luźno zaczynamy. Dobra, to wybórz. Teraz tak, weź to podłącz ze sobą. O, dokładnie. Nie, czekaj, nie, to nie w ten sposób wyglądać, to ma wyglądać w ten sposób. I to ma być wyrównane do tej drogi. No teoretycznie powinno być całkiem, że no, niedobrze. Ale no, takie życie. Okej, tu możemy jeszcze to wywalić. Tu możemy to. I tutaj to. Dobra. I teraz tak. Mamy bardzo dużo lagi.
Ale to chyba się nie liczy na komputerze. Jeszcze chciałem coś dzisiaj zrobić, ale tak myślę, że może lepiej rzeczywiście już dużo nie kręcić dzisiaj. Okej, no i dobra, tutaj sobie pojedziesz spokojnie, widzę. Widzę i się cieszę. Ty dojedziesz tutaj sobie spokojnie. Ty dojedziesz sobie... Nie, nie dojedziesz sobie spokojnie. Ty dojedziesz... O, tu bardzo ładny zakręcik. I ty stąd również będzie całkiem zacny. Teraz to ładnie. To tutaj też ładnie. I tutaj jeszcze nasze pociągi będą ładnie. Będzie wszystko przepięknie i ładnie. No tak, ty sobie tutaj jedziesz do góry. Włącz G. Wyłącz G. Nie, nie, nie. Do góry. Do góry, do góry, do góry. O, dokładnie. No, przyjeżdżasz, przyjeżdżasz. I tu sobie zjeżdżasz. Wybórz, wybórz. Świetnie, zachwycony. I możesz dalej jechać. Tak, jakby coś my tutaj jeszcze nie podłączyliśmy, żadnego tam połączenia jeszcze kolejowego, czy coś innego poza pasażerskim. Z żadnych przyczyn po prostu nie chcemy na razie tutaj jeszcze nic zbytnio tutaj kręcić i mieszać. Jedną rzecz, jaką dzisiaj na pewno bym jeszcze chciał zrobić, to jest oczywiście tutaj takie magiczne coś. To się zwie... Pływa... Czekaj, tutaj jak to się nazywa? Statek górniczy. O, dokładnie. Statek górniczy bym sobie na pewno tutaj dzisiaj trochę nie zainwestował. I nawet widzę, gdzie od tej strony rzeczywiście bardzo, bardzo ładnie od tej chcę wejść. Dziękuję bardzo. Stąd będzie sobie jechać nasza magiczna droga. O, dokładnie. Ona będzie sobie tutaj jechać tam dalej. Natomiast stąd, tu będzie jeszcze mostek. Okej. Okay. Nie, nie, nie to. Tutaj, nie, tu mi się nie uda tego zrobić. No bo będzie taki trochę roller coaster, tak czy siak. I tutaj musimy postawić jeszcze sobie, postawimy jeszcze coś do wydobywania. Możemy postawić to, no ma to jest trochę przy duże. To też przy duże, no ma, trzeba to zrobić inaczej, rozumiem. Nie, nie, nie to. Trzeba zrobić tutaj, dać im więcej miejsca. Okej, okay, dobra, w takim wypadku sobie tak. Tak. I tak, dobra. I teraz pytanie, które mi tutaj lepiej wejdzie. Okej, okay, obydwa wchodzą, czyli wody oczywiście podziemne, bo podziemne fajnie wyglądają. Wyrównajmy tutaj dookoła tego teren, aby tak jako taką w miarę wyglądało. Pomijając to, że ten statek jest tak trochę na lądzie, to jest całkiem zacnie. Dobra, tutaj, 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 dobra. Dobra, ogólnie całkiem dobrze. Tak. Tylko nie macie prądu, dobra, chwila. O tym mogę zapomnieć, rzeczywiście. Aby było tutaj cały czas podłączenie z prądem, byście mieli, zrobimy je połączenie tutaj takie zewnętrzne. Czyli dotąd. Ale wie co? Okej, okay, dobra, dziwne. I tu dotąd podłączenie. Proszę bardzo, macie prąd. Więc teoretycznie już powinno być całkiem, całkiem zacnie. Wody rzeczywiście nie macie, tutaj jeszcze podniosę wam przy tym poziom wody, to w ogóle co innego. Ale nie macie tutaj wody, więc proszę bardzo, macie wodę. Powinniście teoretycznie już teraz zacząć działać i nie marudzić. A z tego rzeczywiście coś jest kiepskie, bo jeszcze nikt nie skorzystał. Jedzie pociąg. Jedna osoba, wow. Wow, jestem naprawdę pod wrażeniem. Nie, no ktoś korzysta. O, długość linii 16 km, to fajnie, że pokazuje. Akurat tego chyba mnie nie pokazywało kiedyś. Dobra, no tak. Tutaj nasz pomieszczając powoli zaczyna tutaj jakoś się tam ciągnąć. Szkła trochę produkujemy. Zarabiamy minus 2000. Ale to jest jak zawsze tylko oczywiście na początku, później będziemy... na pewno będzie to jakoś lepiej wychodzić. Ale póki co szkło coś tam już poszło. Nawet metale. Ale szkło bardziej. I będziemy sobie tutaj oczywiście z tego wszystkiego ciągnąć, żeby to jakoś nam tutaj lepiej działało. Czekaj, coś się nagły. A, tworzenie paczki, dobra. Okej. Okay. Jak to tutaj działa? No dobra, no tutaj to jeszcze na razie nic nie widzimy, bo oczywiście to się dopiero zaczęło budować. Ale no, przyszłość oczywiście nadejdzie już wkrótce, więc będziemy mogli zobaczyć, jak to mniej więcej tutaj wygląda. No, czekaj, tu sobie wyrównajmy, tu sobie wyrównajmy. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, tu jest całkiem zacnie. Za dużo ziemi, ja nie mogę. Zrób tutaj gdzieś górkę czy coś. Nie chcę mi się już daleko gdzieś iść.
Dobra, i tutaj wyrównaj. Dużo tutaj to ja nie zdziałam, ale tak czy siak. Zawsze to trochę będzie lepiej wyglądać. No dobra. Co dużo mówić, zrobiłem autostradę, zrobiłem pociągi. Teoretycznie pociągi mogę pójść tutaj obok tego. Ale i tak nie jest aż tak źle. No i jeszcze jedną rzecz zrobimy tutaj, zanim skończymy dzisiejszy odcinek. Czyli oczywiście to będzie Fire Station, bo bym zapomniał oczywiście o tym. Jak to ja? Fire Station i poczta. Poczta Polska. Nie wiem na ile im się teraz przyda, ale mamy coś, nie korzystają. I tutaj sobie zrobimy jeszcze koniec końców. Daj to. Czy to by mi się tutaj udało zrobić zakręcik? Dobra, nie, tak by mi się nie udało zrobić zakręciku. Ale tu może by się udało. O, dokładnie, proszę bardzo. I to samo jakby mi się udało z drugiej strony. O. Blisko było. Dobra, dziękuję bardzo. I stąd tutaj zakręt. I stąd tu zakręt. I stąd tutaj zakręt. Proszę bardzo. Macie tutaj taką piękną zawrotkę dla naszej poczty, jakby potrzebowali. Dobra, to chyba tyle. Bo tak, bo z tego tam jacyś tam ludzie już korzystają. Tutaj teoretycznie jest 31, 31, 34, 34. Więc są w pełni teoretycznie działający. Tutaj to się na pewno przyda, bo nam teraz mieli tutaj trochę lepszy dojazd pewnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pożar raczej na pewno już tutaj nie działa. Wy tutaj działacie. Z tej drogi ile osób korzysta? Z tej tyle. Tutaj trochę dojeżdża, trochę dojeżdża. Dobra. Mam nadzieję, że ci się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteście nowy, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego materiału na moim kanale. No i jak widzimy, w końcu ludzie zaczynają powoli korzystać z tych naszych autostrad, ponieważ tutaj, jak możecie się domyślać, nic nie było i na razie nic się nie zapowiadało, żeby coś było. Zresztą oni mają też niedaleko do lotniska, to jest całkiem fajne. Dobra, tak jak mówiłem, to byłoby na tyle. Handel nam się chce budować, więc handlem się tutaj zajmujemy w kolejnym odcinku. Zresztą tutaj będą bulwary, więc to będziemy teraz w tym kierunku szli. A tamten przemysł zaczęliśmy dzisiaj, to będziemy mogli sobie dalej nim oczywiście kręcić. Jest zupełnie tutaj dojazd, bardzo pięknie. No, jak tam z tym parkiem tak w ogóle? Okej, całkiem nieźle. Idzie, powoli, ale idzie dalej. No ma, dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Kurde, 42 minuty. Ja nie mogę. A widzę, że nagrywał odcinek, no tak. Cześć! Nasz park. Inny park.